W ramach projektu Cyfrowa Gmina Granty PPGR w gminie Kobierzyce rozdano nowe laptopy. Program ten obejmuje członków rodzin byłych pracowników PGR-ów, którzy właśnie mogli wnioskować o takie nowe urządzenie. Łącznie gmina Kobierzyca dostała dofinansowanie na 448 nowych komputerów, które ułatwią dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR-ów dostęp do internetu i w razie potrzeby dostęp do nauki zdalnej. To są komputery z programu rządowego dla dzieci, osób, które pracowały kiedyś w PGR-ach. Dziadek, babcia, ojciec i tak dalej. Oczywiście trzeba było udowodnić to, że ktoś pracował w PGR-ze. Jakby pani mogła powiedzieć nam, co trzeba było zrobić, żeby właśnie dostać tego laptopa, jakby na jakiej to zasadzie było? Złożyć tylko wniosek, przedstawić dokument, że ktoś z rodziny pracował w PGR-ze i tyle. W sumie zbędnych większych dokumentów nie trzeba było. Było to dość proste, można było to zrobić internetowo albo właśnie przywieźć do gminy, więc to było dobrze. Koszt zakupu 448 komputerów, które mieszkańcy Kobierzyc dostali w ramach programu Granty PPGR, to jest 1 200 000 zł. Warto zaznaczyć, że nowe komputery zostały przekazane mieszkańcom na własność. Jeszcze z oszczędności przetargowych ogłosiliśmy przetarg na te wszystkie akcesoria do komputerów. Będą one później, po prostu procedury są takie przetargowe, że to musi potrwać i potem będą z kolei dzieci otrzymywały jeszcze te akcesoria, więc komplet będzie, no myślę, że w ciągu miesiąca. Przyda się takie urządzenie? No myślę, że na pewno ma syn komputer, ale na pewno się przyda, więc, bo to jest jednak rzecz, którą może nawet zabrać do szkoły, bo czasami też tam dzieci używają. Echo 24, Nina Iwtyszynko.